A ponieważ na naszym kanale naprawdę dużo się dzieje, dzisiaj mam dla Was kolejny test, a może pokaz czegoś, myślę, bardzo ciekawego. Jest to coś, co kupiłem teraz do naszego studio kanału Shybike. Statyw na rower. Może najpierw rower odepnę i pokażę Wam, jak ten statyw wygląda. Zacznę od tego, że szukałem naprawdę wielu statywów. Nie chciałem się znowu bardzo też wypłukiwać z kasy, ale miałem też świadomość, że najtańsze modele nie będą aż tak dobre. Przyjrzyjmy się naszemu statywowi. Na tym statywie będziemy serwisować rowery, będziemy też robić fajne akcje darmowego serwisu, o tym jeszcze w niedalekiej przyszłości. A teraz o samym statywie. Pierwsza rzecz, co jest ważne w statywie na rower? Oczywiście jego stabilność. Ten statyw jest ciężki, zaraz go zważę, mam tutaj specjalną wagę do tego, podam Wam ile waży, ale jest solidny, ciężki i w momencie, kiedy powieszę na niego rower, nie muszę się obawiać, że gdzieś tam rower mi poleci, albo po prostu, że będzie się bujał i będzie to stwarzało takie wrażenie dyskomfortu. Druga rzecz, która nie była dla mnie aż tak istotna, ale może się jednak okazać przydatna, to jest to, że ten statyw jest składany. Jak popatrzymy tutaj, to ma z tyłu takie szybko zamykacze, dzięki temu te łapy chowają się do góry. Tutaj mamy kolejny szybko zamykacz, dzięki temu ta rura chowa się na dół. I tu mamy już nie tyle szybko zamykacz, co śrubę, którą odkręcamy, a tą całą głowicę składamy w dół. I wtedy statyw staje się naprawdę mały i poręczny, można go wrzucić do naszego małego autka i pojechać gdzieś w plener, kręcić jakieś ciekawe filmy, albo zabrać na przykład na zawody. Ten statyw to jest statyw firmy Veloman. Przypomnę może Wam to, co mówiłem niedawno w filmie na temat samego kanału Shybike. Nie jest to film sponsorowany. Ten statyw kosztował 340 zł i uważam, że jest to dosyć taka cena optymalna, jeżeli chodzi o statywy. Oczywiście można kupować statywy Parktura dużo, dużo droższe. Jeszcze na temat samych rodzajów statywów. Nie jest to typowy statyw profesjonalny, którego używają mechanicy gdzieś tam w proturach albo nawet w jakichś górskich teamach rowerowych, bo zazwyczaj takie statywy są na rowery bez przedniego koła, czyli ściągamy przednie koło, widelec zapinamy, rower opiera się swoim supportem też na statywie. Jest to też stabilne rozwiązanie. Poza tym umożliwia ściągnięcie też tylnego koła, dostanie się tam, gdzie trzeba. Ja takiego statywu... Aha, i taki statyw też jest często obracany, tak? Czyli jak się taki mechanik bierze za rower, to sobie tylko pyk, obraca, myje z jednej strony, pyk, obraca, myje z drugiej strony, czy tam robi przy nim cokolwiek. Ja takiego statywu nie tylko nie potrzebuję, ale też nie chcę. Mi jednak zależy na tym, żebym w rowerze mógł mieć założone przednie koło, bo chcę ewentualnie je też wycentrować, chcę ustawić sobie hamulce, nie chcę do tego specjalnie nie wiem, montować roweru na innym statywie albo próbować to jakoś robić na podłodze. Ten statyw jest z grubych rur zbudowany i ma bardzo ważną funkcję i o tej funkcji powiem Wam już po założeniu kanona na statyw. Załóżmy go. Zakładanie roweru jest naprawdę bardzo proste. Wkładam sztyce tutaj w te łapy. One mają w środku taką gumową wyściółkę. Zaciskam i mam, a ewentualnie mogę sobie jeszcze troszeczkę zaciśnić ten chwyt i rower jest powieszony. Co jest ważne w tym rowerze? Ta głowica jest obrotowa, to znaczy może być ona w położeniu poziomym i wtedy mógłbym rower powiesić za rurę poziomą, może być w położeniu pionowym i wtedy wisi sobie tak jak jest. Ja nigdy nie wieszam roweru za rurę poziomą. Nie tylko dlatego, że na tej rurze, tak jak tutaj w moim kanonie, w wielu innych rowerach, które nie mają na przykład wewnętrznego prowadzenia linek, są właśnie linki. Po prostu nie chcę też łapać roweru za ramę. Takie rozwiązanie jest dla mnie dużo, dużo bardziej optymalne. Taka pozycja roweru też mi pasuje, ale jeżeli ktoś chciałby to zmienić, po prostu przekręca sobie głowicę i ustawia ją tak jak chce. I to był najtańszy model statywu, jaki znalazłem, który miał obrotową głowicę. Były jeszcze tańsze modele, ale właśnie nie miały tego elementu obrotowego. Poza tym statyw ma też, można sobie wyregulować na jakiej wysokości, specjalną półeczkę z otworami na śrubokręty, no i ma tutaj też miejsce, gdzie możemy dać oliwkę,
i inne narzędzia. Jest moim zdaniem bardzo praktyczny, a będziemy go testować już teraz przez cały czas, bo będzie służył na naszym kanale do wszystkich pokazowo-serwisowych filmów. Jestem z niego zadowolony. Aha, miałem wam go jeszcze zważyć. Jak będziecie kupować sobie statyw, to będziecie mogli przynajmniej porównać wagę. Jednak statyw gdzieś tam musi być ciężki, bo przecież statywu się nie robi z jakiegoś materiału specjalnie odchudzanego czy lekkiego. Już wam mówię, jaka jest jego waga. Statyw waży jakieś 8 kg. Powtórzę wam, to jest Veloman, kosztuje 340, dokładnie 339 zł. Ma półeczkę na narzędzia, jest całkowicie składany i ma, co bardzo ważne, obrotową głowicę. Dobrze też jest wyłożona takim gumowym materiałem, który chroni nam sztycę przed jakimiś uszkodzeniami. No i jest to coś, co mogę też polecić każdemu, kto chciałby mieć statyw. Do czego statyw na rower jest potrzebny? Statyw na rower jest bardzo, bardzo fajną sprawą i bardzo istotną, jeżeli chcemy na przykład wyregulować sobie przerzutki w rowerze, wycentrować nawet koła. Oczywiście nie jest to centrownica, ale daje nam takie możliwości. A jak trudne jest wyregulowanie przerzutek, kiedy stawiamy rower na podłodze, po prostu musimy podnosić jakoś kręcąc pedałem jedną nogą, zmieniając bieg. Jest to w zasadzie niemożliwe zrobienie tego bardzo dobrze. Spróbuję też na tym kanale pokazać wam, czy można zastąpić jakoś taki statyw czymś, co sprawi, że rower będzie przynajmniej w powietrzu i będziemy mogli zrobić przy nim większość rzeczy. W każdym razie taki statyw na pewno wam polecam. Jak będzie wyglądała jego trwałość przy częstym używaniu, no ale co tu się może zużyć przy tym statywie, będę wam na pewno dalej mówił. No i sam się nie mogę doczekać, kiedy będziemy fajne rzeczy serwisować przy naszych rowerach. Na razie, cześć!